Maciej Klusek, dzisiaj na temat obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. 3 tygodnie temu ukazał się załącznik 5 do wielkiego dokumentu mówiącego o autostradach, trasach szybkiego ruchu w Polsce i nie ma tam śladu o czymkolwiek, co byłoby blisko Ostrowa Wielkopolskiego. No, nie ma się co dziwić, że powstały protesty społeczne na Facebooku, powstały dwie duże, silne grupy, które postanowiły dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Jedna grupa spontanicznie organizowana, nazwijmy to, przez panią K, druga przez pana M. Obie inicjatywy traktuje równo dobrze i równo pozytywnie. No, z tym małym problemem, że obie obdarzone pewnym defektem, bo pani Kani zauważyła, że jest członkiem Platformy Obywatelskiej, która to jakby torpeduje naszą obwodnicę ostrowską, natomiast pan M jest nielubianym ciągle w Ostrowie redaktorem przez inne redakcje. Niestety inne redakcje nie chciały mu tutaj pomóc, a w sumie myślę, że wielka szkoda. Ta pierwsza inicjatywa niestety nie została doprowadzona do końca. Żaden protest tych osób nie odbył się. Ten spontaniczny protest nie miał miejsca, ale pewnie zgodnie z zasadą, że nic nie jest bardziej wyreżyserowane niż spontaniczny protest społeczny. Natomiast w przypadku tego drugiego protestu była mała grupa, właściwie było więcej polityków i co gorsza, te osoby, które się zdecydowały na protest, były legitymowane przez policję. To mnie zaniepokoiło, bo wychodzi na to, że w Ostrowie, jeżeli ja chcę powiedzieć, nie podoba mi się, że tej obwodnicy jeszcze nie ma, to podjeżdża do mnie policja i prosi mnie o dokumenty, potem wzywa na komendę. To naprawdę niezbyt dobrze wygląda, bo wychodzi na to, że o obwodnicy to może mówić władza w świetle Jupiterów przy wiceministrze transportu, notabene którego wyrzucono parę dni temu z hukiem z ministerstwa, a nie można się wypowiedzieć po prostu na ulicy. Ja do komendanta dzisiaj napisałem pismo z takim zapytaniem jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, co takiego się w Ostrowie dzieje, że ten ostrowianin nie może powiedzieć, co myśli na w sumie bardzo ważny temat. Temat obwodnicy jest przegrany już, dlatego że ja bardzo dobrze pamiętam w 2010 roku w czasie kampanii prezydenckiej było mówione, że ona jest w cudzysłowie załatwiona, że ona jest. I to pan starosta Jędrzejak miał rację mówiąc, że to nie jest prawda. Ja się też dałem na to nabrać. Nawet jak ona powstanie za 2 lata, nawet, a już myślę, że powstanie za te dobre kilka lat, to już nie jest zgodne z tym, co było mówione. I to mi się bardzo nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. A oddzielną kwestią jest to, że obwodnica jest tylko małym elementem całości, przede wszystkim drogi szybkiego ruchu S11. I jej rzeczywiście w tym załączniku 5, który się niedawno ukazał, nie ma. Jeżeli ktoś ma czelność mówić, że nic się nie stało, to mi jest bardzo z tego powodu przykro, bo stało się bardzo dużo, bo my potrzebujemy S11, żeby dobić do świata, żeby dojechać do świata. Jeżeli ktoś tego nie widzi, jest ślepy. Do czego nam jest potrzebna obwodnica jako taka, żeby nas objeżdżali? No już nas w Sejmie objechali zdrowo, jeżeli chodzi o ten cały temat. Oczywiście wyprowadzamy obwodnicą ciężki ruch, robi się troszkę luźniej w mieście, no ale poza tym co? Szybka trasa z festynu lotniczego w Michałkowie na koncert Chopinowski w Antoninie za 700 milionów złotych? To tak nie jest. Potrzebujemy S11. Są kolejne inicjatywy w tym kierunku. One są chyba równie cenne jak inicjatywa w sprawie obwodnicy. To należy popierać i o tym należy mówić. A jak się spojrzy w ten załącznik 5, to zobaczymy, że tam są rzeczywiście miliardy złotych na polskie drogi. Bardzo fajnie. Ale tam jest realizowana S5, droga równoległa, droga, która przebiega przez Wielkopolskę, ale przez Wrocław. Jak to się dzieje, że S11 jest zapomniane na najbliższe tam 7 czy ileś lat, a S5 jest? No, tak się dzieje, że my 3 lata temu oddaliśmy miejsce w parlamencie w partii rządzącej posłowi, który stamtąd pochodzi. On bardzo dobrze i skutecznie lobbuje, tylko mu gratulować, natomiast u nas nie ma już w tej chwili nikogo, kto jest w stanie cokolwiek pomóc w sprawie S11. To jest naprawdę żenada i to jest prawdziwa wtopa obwodnicowo S11-kowa w Ostrowie Wielkopolskim.